2013. Miesiąc październik. Kontrola poniesionych wydatków na oświatę w roku szkolnym 2012-2013. Miesiąc listopad. Kontrola zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat. Zasad udzielania umarzeń za drugie półrocze 2012 roku i w pierwszym półroczu 2013 roku. Miesiąc grudzień. Kontrola realizacji inwestycji gminnych zrealizowanych w 2013 roku pod względem finansowym oraz wykonania i jakości. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Wójt. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam tutaj taką propozycję do Rady, żeby to bardzo poważnie rozważyć, bo jeżeli chodzi o tą część kontroli dotyczącą, cytuję, kontrolę realizacji wniosków po kontrolnej komisji rewizyjnej od początku kadencji, pragnę zwrócić uwagę, że jest to zakres bezprzedmiotowy. Wnioski nie podlegają realizacji. Jeżeli by to było słowo zalecenie, to tak. Dlatego no, trudno sobie wyobrazić kontrolę wniosków komisji. Wniosek to jest coś niewiążącego, to jest opinia, propozycja. Natomiast no, można tutaj zmienić ten zapis na kontrolę zaleceń, ale tak jak ja pamiętam, od początku kadencji takowych zaleceń nie było. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? No, szanowna komisja, nie wiem. Czy przewodnicząca wyraża zgodę na zmianę zapisu? Czy raczej? To pani przewodnicząca, ale musi zdecydować rada. Rada, oczywiście, że tak. Więc proszę bardzo, przegłosujmy wniosek pana Wójta. To jest. To czas precyzować. Jak to zapisać? Zalecenie. Zalecenie. Kompletne. To jest chyba jedno, że teraz nie powinny być wnioski, tylko zalecenia pokontrolne pisane w protokole. Bo do tej pory były wnioski pisane. Pani przewodnicząca, to komisja rewizyjna decyduje, czy wyciąga wnioski, czy stawia zalecenia. Ale jest zasadnicza różnica pomiędzy wnioskiem a zaleceniem. Wniosek, no to jest tylko propozycja, to jest wniosek komisji rewizyjnej. To jest coś niewiążącego. I nie można kontrolować wniosków komisji rewizyjnej. Jeżeli są zalecenia, jak najbardziej, bo zalecenia to obowiązek wykonania tych zaleceń. Jeżeli są zalecenia, to jak najbardziej kontrolę zaleceń należy przeprowadzić. Znaczy, to nikt wcześniej nie powiedział, że nie może być wniosek, tylko zalecenia. Jest grasów w tym, wiesz? To jest grasów. Wniosek, a zalecenia. No, ostatni protokół komisji rewizyjnej też powinien mieć zalecenie wpisane, a nie wniosek. Panie radny od Żywu, to przede wszystkim pan powinien być świadomy, co pan pisze. Jeżeli pan tu stawia wniosek, to pan stawia wniosek. Trzeba znać znaczenie wniosku. Wniosek to jest wniosek. Każdy ma możliwość stawiania wniosków, propozycji i tak dalej. To jest termin niewiążący. Natomiast komisja może sprawdzić to, czy było niewiążące, czy to zostało związane. To jest kontrola bezprzedmiotowa. Państwo decydujecie. No to ja mam tu zalecenia, jak pan wójt znów powie, że to nie były zalecenia, tylko wnioski. Ale pani przewodnicząca, niech pani zrozumie zasadniczy temat. Wniosek nie jest wiążący. To jest propozycja komisji rewizyjnej. W jakiejś sytuacji. To są dwie zasadnicze sprawy. Ale czy nie możemy tego zbadać? Czyli państwo będziecie badać swoje wnioski, no bo komisja... No rzeczywiście swoje wnioski, ale proszę bardzo. Znaczy ja tu chciałam, nie wiem, bo taka zdaje się na dyskusja, jakby tutaj machina, że podejrzewam, że pewne wnioski nie są zrealizowane i dlatego to tak grasłup wynika z tego. Jeżeli komisja do tej pory wnioskowała, wnioskujemy, że chcą skontrolować te wnioski, które zalecały do wykonania, a następnym razem napiszą zalecenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, przed chwilą Pani wypowiedziała słowo
Wnioski nie zostały zrealizowane. No, wnioski nie podlegają realizacji. To jest zasadniczy temat. Proszę bardzo, dzisiaj Państwo postawiliście wniosek o kontrolę. Proszę Państwa, proszę bardzo. Wniosek. Członkowie komisji wnoszą, aby przy zawieraniu umów użyczenia lokali gminnych był zapis o tym, że traci moc poprzednia umowa w tym zakresie oraz aby wszystkie dokumenty zawierały miejsce i datę sporządzenia. To nie jest wiążące, bo może być umowa podpisana, mogą być dwie umowy, mogą być trzy umowy, albo można wszystko zsumować w jedną umowę. To jest Państwa wniosek, ale on nie jest zobowiązujący. Nie mam innego przykładu, ale wiele takich wniosków jest. Natomiast komisja uważa. Zalecenie by na przykład było w sytuacji, że ta konkretna umowa w tym paragrafie, tam jak tam było napisane, że ma być poprawiona, bo jest źle. To jest wtedy zalecenie, ta konkretna umowa. Natomiast wniosek, no to, no ale to no nie wiem, żeby była pogoda. Komisja ma postawić zalecam? Tak? No pan jest tak. Od tego jest komisja rewizyjna. Czytuję pani w swoim protokole, jeżeli komisja rewizyjna stwierdza nieprawidłowości, to korzystając ze swoich kompetencji może postawić zalecenie, tylko musi oczywiście to uzasadnić, umotywować. Ja posłużę się tutaj treścią pani protokołu, gdzie jest wyraźnie zapisane i pani cytuje kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy. Już pani tutaj odczyta. Okresowa Inspekcja Pracy w Łodzi z kontroli, która odbyła się w dniu i tak dalej. Ze stosunku. Już moment. Tak dobrze szło. Posła zalecenia. I oczywiście w myśl przepisów o kontroli zalecenie podlega wykonaniu. Natomiast wniosek nie podlega wykonaniu. To jest wniosek tylko, żeby coś sprawdzić. Tak jest, komisji rewizyjnej, ale on nie jest wiążący i nie można kontrolować własnych wniosków, bo to nie jest zobowiązanie dla organu wykonawczego. Trzymajmy się tych terminów ustalonych. Dlatego ja bym proponował wprowadzić tu słowo zalecenie. To będzie logiczne. To nie znaczy, że my mamy to wykonać. No ale panie wójcie, dotychczas tak było i to było akceptowane, więc proszę bardzo, nie skontuję swoje wnioski. Jaki tu jest zasadność kontroli swoich propozycji? No. To jest bezprzedmiotowe, bo z tego nie można wysnuć żadnych wniosków, żadnych kolejnych zaleceń. Ale może my chcemy przedstawić sprawozdanie. Proszę Państwa, ja przedłożyłem swoje zdanie. Dokładnie, z tych wniosków zrobimy zalecenia. Może by trzeba napisać kontrolę realizacji bezprzedmiotowych wniosków. Gdzieś to w zalecie nie wyczytałem. To będzie już wkrótce. Dlaczego akurat dzisiaj wójt o tym powiedział? No przeczytałem w planie komisji rewizyjnej. Nigdy się czegoś takiego nie dopatrzyłem w planie pracy. Ja tylko mówię o bezprzedmiotowości tego punktu. Czyli wcześniejszy protokół komisji, który żeśmy przegłosowali, odnośnie punktu wnioski też jest bezprzedmiotowy. Wnioski mogą być, ale Czyli umowy mogą być dalej w dalszym ciągu, bez daty, bez numeru, bez niczego. I może tak być. Państwo będziecie kontrolować swoje wnioski, swoje propozycje. No nie wiem, czy komisja rewizyjna przejrzymy swoje wnioski, pani przewodnicząca, jakie były dokonane przy każdej kontroli, przedstawimy to Radzie i wydamy wtedy zalecenie.
Proszę bardzo. Zgadzaj. Proszę bardzo. Głos jedny przedstawiony. Proszę Państwa, jest radca prawny, można tą wątpliwość sprawdzić. Czyli dziś będzie zmiana zapisu. Tak, będziemy wydawać jako komisja. Może być wniosek, może być zalecenie. Proszę Państwa, zalecenie. Wniosek, proszę Państwa, to na przykład nie, zatrudnić dodatkowego pracownika, kupić samochód i tak dalej. To jest wniosek. A jak się stawia zalecenie wójtowi, komisja zaleca kupić samochód, bo ja muszę to zrealizować. Dla analizy wniosku postawimy zalecenie. Proszę bardzo. To bym powiedział tylko słowo, panie wójcie, to zrobiłeś pan wielki błąd dla siebie, że pan w tej chwili wydał dla siebie takie. Bo my będziemy panu zalecać. I pan musi. I łaski pan nie robić. Jak się pan wypowiada? Dobrze, panie radny Plik, każde zalecenie musi być umotywowane. Pan możesz postawić zalecenie, jeżeli pan ma do tego uprawnienie prawne. To, że pan mi postawi zalecenie, że ja mam kupić koparką ładowarkę, to nie znaczy, że pan może takie zalecenie postawić. Ale sam nie, chodzi o całą radę. I komisja rewizyjna do tego nie jest uprawniona. Ja mówię o radzie, panie burmistrzu. I rada również nie jest do tego uprawniona. No to kto? Ja przypominam, że koniec dyskusji, kochani. Przegłosujmy przedstawiony plan pracy i dziś będzie zmiana zapisu. Ten co jest. No, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, nie można stosować, już koniec, Panie Przewodniczący, więcej nie będę mówił. Nie można stosować w kwestiach zamiennie. Że, no Państwo twierdzicie dzisiaj, że zastąpicie to słowo wnioski po kontrolę zalecenie. To są zupełnie dwie różne sprawy. Wniosek jak najbardziej, to co Państwo dotychczas pisaliście, miało oczywiście wymowę wniosku. Natomiast zalecenie to jest zupełnie coś innego. Musicie mieć uprawnienie, musicie udowodnić. Dobrze. Kto jest za przedstawionym planem pracy przez przewodniczącą komisji? Tak jest. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba przeciw. Kto się wstrzymał? Takie jest prawo. Punkt czwarty. Sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę Państwa, wykonanie budżetu za 2012 rok zostało dosyć szczegółowo omówione na poszczególnych komisjach. Wydaje mi się, że dzisiaj nie ma co wracać do tych wszystkich szczegółów. Ja tylko bym ogólnie powiedział o 2012 roku, że dochody budżetu gminy za rok 2012 zaplanowane na poziomie 44 41 888 zł 32 grosze. Zrealizowane zostały w wysokości 44 036 896 zł 46 groszy, a więc plan został wykonany, proszę Państwa, na poziomie 99,99% planu. Bez mała, tak jak w Rosji wyboru. To znaczy, że wszystkie dochody, jakie gmina mogła osiągnąć, zostały po prostu wprowadzone do budżet. I tutaj, jak Państwo po przejść opisową czytali, w poszczególnych kategoriach dochodów, dochody własne przy planie 18 999 427 80, wykonanie jest na poziomie 19 560 399 47, 102,9, a więc te dochody nasze własne są większe. Dotacji było
mniej o 1,1%. Natomiast subwencja, to co państwo tutaj, budżet państwa daje samorządom, zostały wykonane w 100%. Również 93,8% zostały wykorzystane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, naszej mówiąc unijnych. I z kolei na wydatki bieżące też unijne pieniążki zostały przekazane w całości. Jeśli chodzi, proszę państwa, o wydatki budżetu gminy za 2012 rok, zostały realizowane w wysokości 45 550 905 zł i 5 groszy na plan roczny 50 362 066 zł i 15 groszy, co stanowi 90,45%. I tutaj również w tej części opisowej poszczególne kategorie wydatków no, odbiegają od planu. Wydaje mi się, że najbardziej zaważyły inwestycje, głównie tutaj szkoła Bujna, prawie 800 tysięcy, żeśmy mniej wydali, co jest realizowane w ubiegłym roku, w tym roku. Natomiast wynagrodzenia 94,4%, dotacje tutaj dla klubów, dla GOK-u, bibliotek 99,7%, obsługa długu 96,2%, 476 tysięcy i tutaj wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5, a więc tych unijnych, 546 plan, 357 wykonań, 65,3. Tutaj mieliśmy do czynienia z przesunięciem na rok następny. Proszę państwa, można tutaj oczywiście mówić więcej na ten temat, natomiast w takim fotograficznym skrócie, jeśli chodzi o budżet roku 2012, to co tutaj przedstawiałem, korzystając z tych tabelek, także 2012 rok, proszę państwa, należał do rekordowych w naszej gminie, jeśli chodzi o poziom wydatków, 45 550 905 zł i 5 groszy i on był najwyższy z dotychczasowych tutaj wydatków na przestrzeni lat. Również jeśli chodzi o dochody, to też 44 36 896 zł 46 groszy są najwyższe na przestrzeni lat. Również jeśli te nasze wyniki zestawimy z wynikami gmin wiejskich województwa łódzkiego, to gdyby nie gmina Kleszczów, no, która z racji tego, że jest gminą górniczą i ma po prostu dochody budżetu na poziomie ponad 200 milionów, bylibyśmy po prostu w tych wszystkich kategoriach na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dochody największe, wydatki największe, wynik operacyjny na piątym miejscu z kwotą 6 872 000, subwencje na oświatową też jesteśmy trzecią gminą tutaj po Rozprzy i Moszczenicy. Jeśli chodzi o pozyskane pieniądze unijne, to na czwartym miejscu wśród tych gmin wiejskich, a na dziewiątym miejscu w ogóle w województwie na 200 jednostek samorządowych. Na wydatki majątkowe również na drugim miejscu 17 168 012 zł. To jest jedna z najwyższych kwot wydatków na inwestycje w ogóle tutaj w historii gminy i również wśród gmin wiejskich, a w sumie jeśli chodzi o wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego, to wydatki majątkowe jesteśmy na 12 miejscu. Także proszę państwa, rok 2012 to są duże kwoty, to jest między innymi kanalizacja, to jest budowa po prostu szkoły i wiele drobnych inwestycji. Natomiast no, tą największą zrealizowaną to jest właśnie kanalizacja, która tutaj
te pozyskane pieniądze unijne i tak dalej wywindowały nas na tak wysokie pozycje, jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego. Nie wiem, to ja bym miał najogólniej tyle, natomiast no, jeśli by były szczegółowe pytania, to proszę bardzo. Uważam, że było dość szeroko omówione, także pytań nie będzie i poprosimy pana skarbnika o przeczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jeśli to można. Proszę państwa, pismem z dnia 23 maja 2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie, przesyła uchwałę składu orzekającego numer 2/101/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wola Krzysztofowska za 2012 rok. I tutaj proszę państwa uchwała numer 2/102/2013. Komisja skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Wojciech Neweręczuk przewodniczący, Bogdan Łągwa członek, Paweł Jaśkiewicz członek, uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie gminy Wola Krzysztofowska z wykonania budżetu za 2012 rok. I można tutaj, no nie wiem czy to przeczytać w całości, to jest proszę państwa umieszczone na stronie internetowej, ale już przeczytam. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wójt gminy przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Skład orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, biorąc pod uwagę następujące dokumenty. Pierwsze. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Wola Krzysztofowska za 2012 rok. Drugie. Uchwałę Rady Gminy Wola Krzysztofowska w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów gminy dokonującymi zmian budżetu i budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. A więc tutaj proszę państwa to RIO również tą ciągłość sprawdza, a więc była kiedyś tam podjęta uchwała budżetowa, wszystkie zmiany są przez RIO sprawdzane i stąd jest to również brane pod uwagę przy wydaniu tej ostatecznej opinii. Sprawozdanie sporządzone na podstawie rozporządzeń ministra finansów dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. A więc tutaj proszę państwa mamy do czynienia ze sprawozdaniami finansowymi RP27 z dochodów 28 z wydatków, z bilansami, z rachunkiem wyników, ze zmianami w stanie funduszu jednostki i tak dalej. To wszystko jest brane pod uwagę. Nadto skład orzekający rozpatrzył załączoną do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok informację o stanie mienia komunalnego. W wyniku oceny wskazanych dokumentów pod kątem poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem przedłożone sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń ministra finansów w sprawie sprawozdawczości i zgodne są z uchwałą budżetową po zmianach. Dane liczbowe zawarte w części opisowej sprawozdania wynikają co do zasady ze sprawozdań statystycznych. Prognozowane dochody gminy Wola Krzysztofowska zostały wykonane w kwocie 44 036 896 zł 46 groszy, co stanowi 99,99 planu ustalonego przez Radę. Wydatki zrealizowano w kwocie 45 550 905 zł i 5 groszy, czyli na poziomie 90,45% ustalonego planu. Budżet zamknął się niższym planowano deficytem w wysokości 1 514 008,59 zł.
Dochody bieżące wykonano w wysokości 35 255 034 zł 41 grosze, a wydatki bieżące 28 382 892 zł 98 groszy, co oznacza, że zachowana została reguła wynikająca z artykułu 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 8 781 862 zł i 5 groszy, to jest 97,49% planu. Zaś wydatki majątkowe w wysokości 17 168 012 zł i 7 groszy, to jest 89,95% planu. Na podstawie sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 roku ustalono, że na koniec okresu sprawozdawczego gmina Wola Krzysztopolska posiada zobowiązania w kwocie 14 178 167 zł i 8 groszy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14 177 750 zł i tutaj głównie no, wzrosło na, bo jak pamiętamy na koniec roku poprzedniego było 8 200 000, a tutaj z uwagi na to, że zaciągnęliśmy prawie 6 milionów pożyczki Wojewódzkiego Funduszu na kanalizację i 1 800 000 z Banku Spółdzielczego na kanalizację, stąd przyrost zadłużenia oraz zobowiązania wymagalne powstałe w 2012 roku w kwocie 417 zł i 8 groszy. Zadłużenie gminy Wola Krzysztopolska stanowi 32,20% dochodów wykonanych w 2012 roku. Przypominam tylko, że ten wskaźnik maksymalny jest 60%. My jesteśmy mniej więcej w połowie tych maksymalnych wartości zadłużenia. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez wójta gminy Wola Krzysztopolska dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów wykonywania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2012. Inaczej mówiąc, to co głównie tutaj wykonał służby księgowe, wszelkiego rodzaju sprawdzania zostały dodane, sprawdzone, wszystko się zgadza. Natomiast czy jesteśmy, proszę Państwa, zadowoleni, nie wiem, ogólnie, czy są drogi i tak dalej, coś jakby RIO tego nie bada. Skład orzekający podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu gminy w zakresie zadań własnych, ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie stosownie do obowiązujących przepisów należy do właściwości Rady. Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale na podstawie artykułu 20 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy wójtowi gminy Wola Krzysztopolska odwołanie do pełnego składu kolegium izby. Z uwagi na to, że opinia jest pozytywna, bez uwag, no to nie ma sensu tutaj odwoływać się od tej opinii. To tyle. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo teraz opinia Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztopolska dotycząca wykonania budżetu gminy za rok 2012. Mamy całą przeczytać? Dzisiaj by pana cały. Zgodnie z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Komisja Rewizyjna w składzie Krakowska Barbara przewodnicząca, Stasiak Matwiusz zastępca przewodniczącego, Orzybuł Wiesław członek, Olejnik Ryszard członek i Józef członek. Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku rozpatrzyła sprawozdanie wójta gminy Wola Krzysztopolska z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z artykułem 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Porównała przedstawione dokumenty z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień i stwierdziła, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 44 041 888 zł 32 grosze.
Dochody wykonano w kwocie 44 36 896 zł 46 groszy, co stanowiło 99,99% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 18 999 427 zł i 80 groszy. Wykonanie w kwocie 19 560 399 zł 47 groszy, co stanowi 102 zł i 102,9% planu. Punkt drugi. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 50 362 066 zł 15 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 45 550 905 zł.